Hola, ¿qué tal? Co wiecie o Barcelonie? Czy mieliście okazję odwiedzić kiedyś to miasto? Podczas dzisiejszego wideo pokażę Wam miejsca i rzeczy, które musicie zrobić podczas wizyty w stolicy Katalonii. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, nazywam się Elisa Peña. Jestem rodowitą Hiszpanką i od ponad 10 lat uczę Polaków języka hiszpańskiego. Uczę również hiszpańskiego w mojej Akademii Hiszpańskiego online. Na tym kanale dzielę się moją wiedzą na temat języka, ciekawostek oraz kultury Hiszpanii. Dlatego, jeśli chcesz uczyć się hiszpańskiego właśnie ze mną, subskrybuj mój kanał już teraz. ¡Empezamos! Barcelona to jedno z najsłynniejszych miast na całym świecie, a w Hiszpanii tym miastem, które jest najczęściej odwiedzane przez turystów. Z tego miasta pochodzi wiele znanych osób, jak na przykład Álvaro Soler. Znacie go? Jego piosenki można usłyszeć w każdym polskim radio. Nagrał nawet piosenkę z Moniką Lewczuk. Liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać chcę ten pierwszy raz. Jeśli już byliście w Barcelonie, z pewnością będą Wam znane te wszystkie miejsca, o których dzisiaj opowiem. A jeśli nie, pokażę Tobie to piękne miasto. Barcelona znajduje się w północno-wschodniej części Hiszpanii i oddzielona jest od Francji poprzez Pireneje. Region Katalonii i miasto Barcelona znajdują się nad morzem, miejscem znanym jak Costa Brava, które znajduje się nad Morzem Śródziemnym. W Barcelonie, jak i w całym regionie, używa się języka katalońskiego jako języka urzędowego. Jeśli fascynuje Was kultura, architektura oraz historia, gorąco polecam Wam trzy ważne miejsca. Sagrada Familia. Sagrada Familia to jeden z najważniejszych zabytków w Barcelonie. Została zaprojektowana przez katalońskiego architekta Antonio Gaudiego. Budowa rozpoczęła się w roku 1882 roku. Ale co może Was teraz dziwić? Budowa trwa do dzisiaj. Bazylika ta jest arcydziełem sztuki nowoczesnej. La Casa Batlló to kolejna budowa Gaudiego. Jest to fasada budynku, która odzwierciedla poprzez łuski i kości smocze ciało. Z pewnością jest to warte obejrzenia. Park Güell. Jakże nie, to kolejne miejsce zaprojektowane przez Antonio Gaudiego, które obecne jest w całym mieście. Jest to wspaniały park. Pełne zieleni, który zbliża odwiedzających do piękna natury. Jeśli kiedyś tam będziecie, pamiętajcie o zdjęciu ze słynną jaszczurką. A jeśli tym, co kochacie, jest natura i relaks, musicie zobaczyć te następujące trzy miejsca. Montserrat. Polskie tłumaczenia to spiłowana góra. Jest to w rzeczywistości góra znajdująca się 720 metrów nad poziomem morza. Perfekcyjne miejsce na pieszą wędrówkę i bliski kontakt z naturą. La Barceloneta. By wykąpać się w morzu i poopalać, turyści wybierają najczęściej właśnie tą plażę w mieście. W ciągu dnia to idealne miejsce na odpoczynek, a nocą miejsce pełne pubów i dyskotek z
impresami do białego rana. Delta del Ebro to jeden z najważniejszych parków narodowych w całej Hiszpanii. Znajduje się tam ujście rzeki Ebro, która jest największa w Hiszpanii i wpada tam do Morza Śródziemnego. Z tego powodu miejsce to jest pełne cudów fauny i flory, co z pewnością ucieszy miłośników łona natury. Znajduje się 200 km od miasta, lecz z pewnością warto odwiedzić to miejsce. A czy można być w Barcelonie, a nie spróbować specjałów lokalnej kuchni? Pan tomaca. El pa am tomaquet, czyli po katalońsku lub pan tomaca w języku hiszpańskim, jest to przepyszne śniadanie, na które składa się spieczony w toście chleb, olej z oliwy oraz starte pomidory ze szczyptą soli. Również można to połączyć z plasterkiem szynki jamon serrano. Niesamowite śniadanie, które można zamówić w każdej kawiarni z filiżanką kawą. Coca! Spacerując uliczkami Barcelony, jeśli zgłodniejecie, zapraszam Was do spróbowania niesamowitych coca na bazie ciasta, które udekorowane są różnymi składnikami: szynka, ser, papryka, etc. W ofercie są również wersje na słodko. I crema catalana. A na deser nie może zabraknąć crema catalana, czyli takiego polskiego budynu o smaku kremowym z karmelem na jego wierzchu. Jeśli lubicie słodkości, ten deser jest dla Was. Wow, od tego jedzenia aż sama zgodniałam. Dlatego kończymy dzisiejsze wideo i idę przygotowywać pan tomaca. A Wy? Znacie jakieś inne miejsca, które warto odwiedzić w Barcelonie? A może jakieś dobre, tradycyjne jedzenie? Napiszcie w komentarzach! Jeśli podobało się Wam dzisiejsze wideo, czekam na lajka i subskrybujcie mój kanał, by nie stracić kolejnego ciekawego filmiku. Pamiętajcie również, że możecie uczyć się hiszpańskiego ze mną w mojej Akademii Hiszpańskiego online, do której link znajdziecie poniżej. Hasta luego!